8 turniejów we wszystkich miastach regionu, ponad 1300 zawodników. Ruszył cykl rozgrywek najmłodszych piłkarzy Moje Małe Mistrzostwa. Organizatorem zawodów jest Akademia 2012 Wojciecha Kowalewskiego. Rozgrywki zainaugurował turniej w Ełku. W zmaganiach uczestniczyło tu 12 drużyn. Z Ełku, Suwałk, Gołdapi, Sejn, Białej Piskiej i Grajewa. I to właśnie zawodnicy byli tego dnia najważniejsi. A dlaczego młodzi piłkarze grają w piłkę? Tam, bo tam jest dużo emocji, bo dużo jest akcji, dużo goli. Też lubię grać w piłkę nożną i dlatego się tu zapisałam. Dużo dziewczyn trenuje w akademii? Jest Iza. Były więcej dziewczyn, ale się wypisały. Teraz jest tylko Iza i ja. Może biegać można. Takie turnieje to dla młodych piłkarzy ukoronowanie ciężkiej pracy na treningach, mówił Paweł Pasiak, wiceprezes Akademii 2012, współorganizator turnieju. Te dzieci na to czekają z niecierpliwością. Myślę, że to jest dla nich przygoda. Tutaj nie tylko integrują się z innymi drużynami, poznają kolegów. Także ciężka, ta ciężka praca, te dzieci naprawdę, jeżeli chodzi na ich wiek i poziom wysportowania, one bardzo ciężko trenują i taki wyjazd na taki turniej jest to dla nich naprawdę przeżycie. Turniej Moje Małe Mistrzostwa w Ełku odbywa się już po raz drugi. Możemy więc mówić o pewnej tradycji zmagań młodych piłkarzy w naszym mieście, mówi prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Mamy dziewczynki i chłopców, którzy grają w piłkę i od najmłodszych lat zarażani są tą dyscypliną sportową. A co ciekawe, ta idea moich małych mistrzostw jest bardzo ważna, tym bardziej, że w tym roku mamy mistrzostwa, które się odbywają tuż po sąsiedzku w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, tym bardziej większe emocje będą. A jeszcze dodam, że bardzo ciekawą formułą jest ta formuła rozgrywana właśnie tu na stadionie, że na kilku boiskach jednocześnie odbywają się te krótkie turnieje. Wszyscy otrzymują nagrody i najważniejsze, że patronują temu wielkie autorytety. Jednym z nich jest właśnie Wojtek Kowalewski. Patronat medialny nad cyklem Moje Małe Mistrzostwa objęło Radio 5.